original di Donnarumma. And I finished back in the same situation I was in when before he got me out of prison. But the thing was, I could not get over the peace that I had when I was with przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Everything that sin brought upon us. Wszystko to, co grzech sprowadził na nas. Sickness. A więc choroba. Death. Śmierć. Poverty. Ubóstwo. Crisis. Family crisis. Depresja. Depression. Wrocznie. All kinds of trouble. Różne problemy, które Jesus said, I have paid for your sins. Tak mnie zaprojektował. His hands are out there, stretched out to you. Put your load on me. On ma wyciągnąć ręce i połóż swój ciężar tutaj na moje ręce. And I will give you my rest. A ja ci sprawię odpocznienie. It is so simple. To takie proste. That the wise people, the so-called
wise people of this world cannot touch it. A jednak ci, którzy zwą się mędrcami tego świata, nie są w stanie tego zrozumieć. But Jesus said, unless you are converted and be like a little child. A Jezus powiedział, jeżeli się nie narodzisz i nie staniesz się jak to jedno z tych małych dzieci, you will never enter the kingdom of heaven. Nigdy nie wejdziesz do Królestwa. But today you have the chance. Ale dzisiaj masz szansę. God is for you. Bóg jest za tobą. Ponieważ jest coś w człowieku, co woła, krzyczy głośno. There is more to life. Że jest coś więcej. There is something you are created to do. Że jest coś, do czego zostałeś stworzony i powołany. But man can never discover his purpose without connecting to Jesus. Ale człowiek nigdy nie może odkryć tego celu bez połączenia się z Chrystusem. Only your contact with him will open up the eyes of your heart to see the reason why you are here on earth. Tylko relacja z Nim jest w stanie otworzyć człowiekowi oczy, by zobaczył, dlaczego został stworzony. And only with your contact with Jesus. I nie tylko to stworzenie, znaczy ten kontakt z Jezusem. Can life begin to have meaning? To ten kontakt spowoduje, że twoje życie będzie miało cel. So I'm asking you today. A więc dzisiaj zwracam się z zapytaniem. Open up your heart. Otwórz swoje serce. To the only one who truly loves you. Dla tego jedynego, który prawdziwie ciebie kocha.